I wracamy do naszej rozmowy, do tego pytania, powiedziałbym, o te trzy wartości: sprawiedliwość, pokój i prawdę, na których, żeby stabilnie zbudować system i polityczny, wewnętrzny, krajowy i międzynarodowy, no to te trzy elementy niewątpliwie są niezbędne. Ksiądz profesor... Jeśli można odnieść się do tej ciekawej tezy pana profesora, to pytanie, czy uczymy się z historii, bo pamiętamy te spotkania w Castel Gandolfo, ojca świętego Jana Pawła II, i tam taką ciekawą tezę postawił Robert Spemann, niemiecki filozof, który jak gdyby pokazując te wszystkie procesy, które zachodzą dzisiaj w Europie Zachodniej i w tych nowoczesnych społeczeństwach, pytał, czy zgodzimy się wszyscy, że człowiek od czasu oświecenia dokonał olbrzymiego postępu. Internet, to wszystko, co związane jest z postępem technicznym. Ale pytał, czy przez to człowiek stał się choć odrobinę lepszy. Bo pokazał tutaj, pamiętamy teraz o wizytę Ojca Świętego w Japonii, jakie wrażenie na nim zrobiło, przynajmniej te relacje, które były Hiroshima. I Spemann pokazuje chociażby atom, który może służyć ku dobru, bo często gdzieś to wykorzystujemy przy leczeniu chociażby nowotworów, ale też wiemy, z czym się kojarzy Hiroshima i Nagasaki. Mówi, że jeśli zabraknie tego elementu moralnego, no to mamy wtedy bardzo poważny problem. Tak zwrócił moją uwagę to zdanie, czy człowiek stał się lepszym. Ja nie wiem, czy proces rozwoju człowieka na Ziemi polega na tym, że się ma stawać lepszym. Na pewno powinien się stawać mądrzejszym. Bo lepszy to by oznaczało, że jesteśmy z natury mniej źli. To nie jest prawda. Zło zawsze się przejawiało w świecie i się przejawia i będzie się przejawiało, i skłonność człowieka do zła, ona najwyżej może być bardziej, lepiej może być moderowana. Natomiast powinien być według mnie mądrzejszy. I to jest pytanie właśnie, czy człowiek się staje mądrzejszy. To znaczy, czy gdzieś ta mądrość Boża, byśmy powiedzieli, czyli ten dobre urządzenie świata, czy ta świadomość, ku czemu w ogóle idziemy, czy to tylko jest horyzontalne wszystko, poziome i się kończy z naszą śmiercią, i après moi le déluge, czyli po mojej śmierci, jak mówił król Ludwik, to potop. To jest to podstawowe pytanie, dokąd zmierzamy. Dlatego tutaj może być wielka wątpliwość właśnie, czy to ja umiejętności nam pomagają do tego, by się stawać mądrzejszy. To ja wrzucę jeszcze jeden. Zgodzę się, możemy użyć terminu mądrość. Jeszcze jeden problem, bo ja byłem w Nagasaki, wrażenie rzeczywiście jest wstrząsające, jak się wchodzi do Muzeum Bomby Atomowej w Nagasaki, wrażenie jest wstrząsające, szczególnie jeszcze jak sobie chrześcijanie uświadomi, że bomba spadła na dzielnicę chrześcijańską, czyli tych absolutnie niewinnych. Najwięcej ofiar w Nagasaki to byli katolicy, którzy przez rząd japoński nie byli traktowani jako specjalni zwolennicy tegoż rządu i cesarstwa. Ale to już zostawiając na moment ten element. Ale z drugiej strony warto pamiętać, że Hiroshima i Nagasaki to nie jest największa rzeź w tej wojnie. O wiele większą rzezią było zrzucenie setek ton bomb zapalających na Tokio. W czasie jednej nocy zginęło 300 tysięcy ludzi. Natomiast pojawienie się bomby atomowej spowodowało, przy całym dramatyzmie rzezi, która się dokonała w Hiroshimie i w Nagasaki, że potem przez kilkadziesiąt lat mieliśmy względny w tych potężnych krajach pokój, bo ani Stany Zjednoczone, ani Związek Sowiecki, czyli te dwa główne komponenty ładu światowego, które wtedy dyktowały warunki, wiedziały, że nie mogą sobie pozwolić na wielką wojnę atomową, więc toczyły wojny zastępcze. Oczywiście to nie jest tak, że tych wojen nie było. One się toczyły w różnych miejscach Afryki, w różnych miejscach Azji, ale do starcia globalnego, do którego prawdopodobnie by doszło, gdyby nie bomba atomowa, nie doszło. Więc można powiedzieć, to niewątpliwe zło, jakim to nie ma żadnej dyskusji, straszliwe zło, przerażające, jakim było zrzucenie bomby na Hiroshimę i Nagasaki,
czegoś nas nauczyło, tak powiem, nie wiem czy mądrości, ale ostrożności nas nauczyło Tomasz Biścicki. Ja bym dopowiedział jeden drobiazg, że jak dzisiaj wiemy, w Korei toczyła się wojna sowiecko-amerykańska. Tak. Tylko wszyscy udawali, że tych Sowietów tam nie widzą, prawda? Wywiad amerykański musiał ich widzieć, a tam były całe dywizje lotnicze przede wszystkim. Ale udawano, że ich nie ma. Bo z powodu wiadomych, no, że właśnie po to, żeby można było to jakoś utrzymać w ryzach, prawda? Wyrżnąć tam te setki tysięcy, a nie dziesiątki milionów. Natomiast rzeczywiście, no, z tą bronią atomową jest tu rzeczywiście problem, bo z jednej strony no wiadomo, jakie są jej skutki, no ale z drugiej strony no ja jestem absolutnie przekonany, że bez tego mielibyśmy po prostu najazd Stalina na Europę Zachodnią. To akurat nie mam co do tego wątpliwości. Bez tej równowagi sił, oczywiście. Straszenia tak. się obustronnego. Tak, oczywiście. To znaczy, o ile nie wyobrażam sobie inwazji amerykańskiej na Europę Wschodnią czy Środkową, o tyle jak najbardziej wyobrażam sobie to. I teraz, że tak powiem, w drugą stronę, najazd sowiecki. I teraz i znowu stoimy wobec już problemu rzeczywiście moralnego. No bo co? Rzeczywiście godząc się na broń atomową, znaczy na to, że istnieje broń atomowa, godzimy się na rzecz, znaczy na ryzyko potworne. Mówiono, to chyba Andrzej Grajewski znalazł to gdzieś, że w latach 80., o czym mało kto sobie z tego zdawał sprawę, byliśmy bardzo blisko wojny, ponieważ Andropow popadał w paranoję i po prostu cały czas tak bardzo bał się ataku z zachodu, że gotów był walnąć w ten zachód prewencyjnie. Tym, co mieli. No, na szczęście udało się tego uniknąć, ale było blisko. Już nie mówię o kryzysie kubańskim. I rzeczywiście, ci nieszczęśni Japończycy zapłacili za zbrodnie swojego rządu, bo to też trzeba o tym pamiętać, że to ludzie płacili za to, o co w zasadzie ich nie pytano o zdanie. Niemcy płacili, no to też jest bardziej skomplikowane, co mówić o Niemcach w Dreźnie. O Japończykach też jest skomplikowane. No, jest wszystko bardzo skomplikowane, mimo dość długiego programu nie jesteśmy w stanie tego wszystkiego omówić. Natomiast i cały czas stoimy przed takimi zupełnie fundamentalnymi pytaniami. Czy jakby godzimy się na to, że jeżeli dojdzie do wojny, to nastąpi zagłada cywilizacji, bo mówiono, że przy okazji katastrofy w Czarnobylu, mówiono, że gdyby doszło tam do wybuchu rzeczywiście atomowego, to wówczas Europa nie byłaby niezdolna do zamieszkania, cała Europa, przez 200 tysięcy lat. Bagatela. No więc godzimy się na takie ryzyko, ale równocześnie zapobiegamy temu, żeby zapobiegamy realnej wojnie, która mogłaby inaczej nastąpić. No właśnie, jak to rozstrzygnąć, jak to rozsądzić? Jako kontrapunkt do tych ofiar bombowych, bym powiedział, tych, co pan redaktor przywołał i ty, Tomku, no to chcę powiedzieć, że co do ilości, to jednak ofiary, które są z tej dziedziny, bym powiedział, prawdy i sprawiedliwości, nie z dziedziny pokoju wąsko pojmowanego, z tych dwóch filarów, to jest zagłada Żydów. Tak, ale to jakby mówi się to jest, Japonii. No nie, ale mówimy tak, o wojnie. Mhm. Mówimy o wojnie. To znaczy, że ofiary wcale nie muszą być tylko w wyniku bezpośrednich działań wojennych, ale w wyniku skrajnego braku sprawiedliwości. Czyli wymyślenia pewnej prawdy, zafałszowania prawdy, uczynienia jej podstawowym mitem założycielskim wojny prowadzonej przeciwko człowiekowi w ogóle. No, ale mamy też i aborcję, która jest bez wojny. Mamy tak masakrę jest. Bez wojny, tak prawda? Jest. Która co więcej jest aprobowana i jeszcze trochę, a zostanie się gdzie indziej już została zaliczona do praw człowieka. Praw człowieka, prawo do bezkarnego mordowania. Ale to też trzeba powiedzieć, jakby wracając na chwilę do Japonii, właśnie. Bo to jest dobry przykład, bo on jest stosunkowo od nas emocjonalnie odległy, o tak bym powiedział. To znaczy możemy o tym mówić bez tak silnych emocji, no to też powiedzmy, że Japończycy prowadzili politykę eksterminacji na terenie Chin i Mandżurii, powołując się na wyższe wartości. Tak to jest. Znaczy, oni byli przekonani, że zabijając Chińczyków i Mandżurów, robią to na to, żeby wyższą cywilizację, lepszy system wprowadzić wszędzie. Więc jakby to powiedzieć, metoda samousprawiedliwiania własnego braku sprawiedliwości i własnego braku pokoju jest chyba identyczna. Wszystko, ja podam tylko jeden przykład, bo mówimy cały czas o zbrodniach Japończyków. Takim najbardziej szokującym obrazem, który się pojawia w debacie o wojnie, jest historia o tym, jak oficer amerykański przywiózł prezydentowi Rooseveltowi prezent z wojny właśnie toczonej z Japończykami. Był to jeep
wyklejony czaszkami zabitych Japończyków. I teraz nie ma żadnej wątpliwości, że Amerykanie w tej wojnie bronili się przed atakiem Japończyków. Ale zło rozlało się na obie strony. Tak? To znaczy, można powiedzieć, nieludzkie, może właśnie ludzkie, ale to zbydlęcenie, czy zdemonizowanie, bestialstwo się rozlało na wszystkie strony. Jest pytanie w takim razie, czy wobec wojny jest ktoś bez winy? To jest pytanie. Czy wobec wojny, czy jeżeli wojna się dzieje w innym rejonie, tak jak powiedział pan redaktor, że zimniej patrzymy na sferę azjatycką. Niestety trochę to jest takie. Taka jest prawda, oczywiście. Ale czy możemy powiedzieć, że w ogóle ktoś jest bez winy? A przynajmniej ze stron, które są dotknięte tą wojną. Czy można, nawet będąc zmuszonym do wojny, będąc ofiarą, zaatakowanym, czy kiedy wojna jest, to jesteśmy zarażeni potem przez nią również. Tutaj chyba ciekawy był głos, pamiętam, patriarchę Sako, zwierzchnik kościoła chaldejskiego w Iraku i przewodniczący konferencji episkopatu Nigerii. Pamiętamy Nigeria, zwłaszcza na północy mamy Boko Harami, tam ciągle mamy ataki na kościoły. I obydwaj ci hierarchowie podkreślali taką dość istotną sprawę, kiedy po wybuchach na świeżo, kiedy jeszcze ta krew była w kościołach, błagali swoich wiernych, żeby nie podejmowali odwetu, zemsty. Bo Sako powiedział taką ciekawą tezę właśnie w kontekście tego pytania pana profesora, czy ktoś jest bez winy. Jeśli raz przepuścimy nienawiść przez nasze serce, to jest po nas. Tak ale, jest. Ale tutaj mamy krew ofiar i nawet Kajgama mówi, jak było ciężko prosić ludzi, bo pierwsza reakcja, weźmy odwet, zabijmy. Naturalne. Naturalne. Jakby to nie mówić, tak to jest. Ale oni mówią tak, jesteśmy małą grupką. Jeśli raz pójdziemy na taką wojnę, to będzie rzeź totalna. Ale tu dochodzimy i nie odpowiemy już na to pytanie prawdopodobnie, bo teraz mówimy cały czas o tych konfliktach. No ale pytanie, czy jest odpowiedzialność wspólnoty międzynarodowej, to jest pytanie fundamentalne. I czy w takich sytuacjach, o tym nawet papież Franciszek mówił generalnie bardzo mocno podkreślający, że każda wojna jest niemoralna, mówił, że są sytuacje, w których użycie siły międzynarodowej będzie usprawiedliwione po to, żeby zapobiec jeszcze większemu złu, jakim jest rzeź niewinnych. Tak? Nie zemsta, tylko obrona. Tylko tu znowuż granica, jak zaczynamy używać siły, jest bardzo... Panie redaktorze, mamy Egipt takim dobrym przykładem. Pamiętamy, jak reżim został obalony. Pamiętamy te zdjęcia z sądu, gdzie na łóżku szpitalnym był sądzony ten dyktator, jak to my mówimy w Europie. I co się stało później? Okazało się, że bractwo muzułmańskie wcale nie było lepsze. I trzeba było znowu wprowadzić dyktatora, no bo trudno inaczej nazwać prezydenta dzisiaj, Egiptu i przywrócono jak gdyby sytuację na nowo. Moim zdaniem konieczne są równoczesne patrzenie z dwóch perspektyw. Jedna to jest ta perspektywa, że zło jest zawsze złem i że nie ma mniejszego zła, że zło to jest zło, kropka. A druga perspektywa to jest jednak pewne miarkowanie. To znaczy ten Amerykanin z tymi czaszkami budził szok. Bo niezależnie od tego, że Amerykanie to jednak jakbym w społeczeństwie amerykańskim generalnie nie było przyzwolenia na tego rodzaju. Natomiast skala zbrodni japońskich była nieporównywalna. Znaczy my z tego nie zdajemy sobie sprawy z tego, co wyprawiali Japończycy na zdobytych terenach. I co więcej, właśnie uważali, że to jest, że mają do tego prawo. Jeszcze jeden. W związku z czym, czy powiedzmy teraz ostatnio mieliśmy jakąś taką absurdalną dyskusję, że amerykańscy żołnierze też gwałcili. Owszem, też gwałcili, natomiast nie było czegoś takiego jak systemowa zemsta na Niemcach poprzez masowe gwałcenie Niemek przez żołnierzy sowieckich. Mówimy o Sowietach. Tak. W związku z tym i tu było zło i oczywiście każde to zło. Tym wnioskiem, że musimy z jednej strony wiedzieć, czym jest zło, a z drugiej strony miarkować oceny, musimy zakończyć. Trzy filary, tak. Zostawiam państwa też z tym wnioskiem. Naszymi gośćmi profesor Jan Grossfeld, ksiądz profesor Waldemar Cisło i Tomasz Wisicki. Dziękuję za rozmowę państwu, dziękuję za uwagę. Do zobaczenia, mówi Tomasz Terdikowski.